dziwny wpis pod zdjęciem Katarzyny Cichopek. Chodzi o Marcina Hakiela. Katarzyna Cichopek miała bardzo pracowitą majówkę. Najpierw wzięła udział w komunii świętej bratanka, którego jest matką chrzestną. Później wybrała się z ukochanym Maciejem Kurzajewskim na krótki majówkowy wypad. Prezenterka wstawiła do sieci nagranie ze spaceru i rozpętała się burza. Jeden z internautów zaczął publikować dziwne informacje na temat Marcina Hakiela. Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel tworzyli, jak się wydawało, jedną z najzgodniejszych par show biznesu. Jednak ich relacja nie przetrwała próby czasu. Para wydała wspólne oświadczenie o zakończeniu związku 11 marca 2022 roku. Już 25 sierpnia 2022 roku się rozwiedli. 7 października 2023 roku. Katarzyna Cichopek potwierdziła, że jest w związku z Maciejem Kurzajewskim. Z kolei Marcin Hakiel odnalazł szczęście u boku nowej partnerki, Dominiki. Cichopek opublikowała niewinne nagranie i nagle wybuchła dyskusja. Poszło o Hakiela. Katarzyna Cichopek udostępniła w mediach społecznościowych reelsa ze spaceru z Maciejem Kurzajewskim. Para odpoczywała na łonie natury. Pod wideo pojawiło się mnóstwo komentarzy. W większości fani byli zachwyceni wspólnym ujęciem pary. Lubię na was patrzeć. Pozdrawiam, wasza miłość jest piękna. Wiele lat temu zrobiłam tak samo jak ty i to była najlepsza decyzja w moim życiu. Dużo szczęścia dla was. Jak wy do siebie pasujecie. Normalnie szok. Ładna z was para, pisali fani. Nagle pojawił się komentarz jednego z internautów, który zaczął wypisywać dziwne rzeczy na temat Marcina Hakiela. Kasiu, wiem, że nie jest łatwo uwolnić się od toksyka. Gratuluję, jesteś mądrą, odważną kobietą. Na pewno nie było łatwo. Podsumował internauta. Swoje 3 grosze dorzucił inny użytkownik Instagrama, który napisał, że Marcin Hakiel miał problemy z hazardem. Należy jednak tutaj podkreślić, że nie jest to sprawdzona informacja, a jedynie historia anonimowego internauty. Toksyk, jak nie wiesz, kto to, to lepiej zamilcz. Ile lat miała robić na hazardzistę i tym podobne? I sama dbać o rodzinę? Oj głupia ty, zasmakuj tego miodu. Powodzenia, napisał internauta.